Cześć, pojawił się raport sytuacyjny, jest dosyć interesujący, pojawiło się trochę zmian, chodziło o ratowaniu, także zacznijmy. Od godziny 1:00 22 lutego rozchodźcie dookoła swój urok z dziarskim jaszczębiem i łukiem śpiew miłości. Z kolei od 27 lutego wykaźcie się odwagą w nowym wątku fabularnym ratowania świata, by odblokować Majora Oswalda z bazy głównej. Z nie mają szans. Nie zapomnijcie też poczytać o zwiększających komfort gry i poprawiających kontrolę tłumu zmianach, które wprowadzamy z aktualizacji z tego tygodnia. Więc, tak na początek, dziarski jaszcząb w sklepie okolicznościowym, 22 luty. Jest dosyć ok postacią z tego co kojarzę. Rzadko grałem. Ale tak, na proficie standardowym strzały z lewej i prawej mają 37,5% szansy na ogłuszenie celu na 2 sekundy, a na proficie do łucu dodatkowo obrażenia lewej i prawej są zwiększone o 100% jeśli trafiony cel jest ogłuszony. Także to jego tam można używać jak najbardziej pod lewą i prawą, był takim małym buścikiem z tego co pamiętam. Następnie łuk w miłości. Zaurocz po takiej śpiewie miłości, naciągnięcie łuku powyżej maksimum spowoduje wypuszczanie strzały, która ogłusza cel na 10 sekund. Trafienie celu z broni przerwie ten efekt. Efekt nie działa na bossów ani na wrogów, którzy niedawno zostali zauroczeni. Wiem, że niektóre osoby go używają, chociaż nie jest to dosyć popularna broń, i z tym efektem, który nie działa na bossów, to tak nie do końca, bo z tego co pamiętam, to działał na bossy, może w międzyczasie, w którymś patchu naprawili to, ale nic o tym nie wiem. Następnie gry Wojenne Inwazy się pojawiają i przypomnienie o zmianie profitu pozaziemskiej RIO to już było w poprzedniej aktualizacji, ale no zapomnieli o tym, także przypomnę. Teraz RIO zwiększa obrażenie od energii o 20% poziom osłon wynosi co najmniej 50% na proficie standardowym ma na dowódcy o 60% to wrażenie od energii. Także ona jest naprawdę fajna. Pewnie widzieliście, już jakieś odcinki z tym, czy to u Montera, czy na zagranicznym YouTube. Teraz nawet jest spoko opcją, a zap z nią w ogóle jest w ogóle spagowany, nie? Takie magiczne damage'e potrafi tam wcisnąć. Teraz tak tutaj te ciekawsze rzeczy. Więc poczytajmy. Zbiórka dowódcy wygląda na to, że Burza zrobiła nieznośnie postaką pielęgniarką Psikusa, uniemożliwiając kumulowanie ich mocy uzdrawiających pustaki. Nie mam pojęcia, jak Burzowy geniusz stwierdził, że to dobry pomysł, ale wygląda na to, że pustaki pielęgniarki się opamiętały. Teraz leczą pustaki w takim samym tempie, niezależnie od tego, ile pielęgniarek jest dookoła. Także to na plus. W końcu może nie będzie problemu zabijania mobówek, tam będzie kilka lęgniarek obok siebie. Wtedy powinny być leczone wszystkie mobki, tak jakby od jednej, więc jest ok. Ta zmiana na pewno fajna, pomoże trochę na najwyższych misjach, szczególnie jak gramy BUDO. Na wyższych poziomach Fun Ping to takie bomby, pociski oraz wszystko, co tylko pustaki wykorzystają. Wysztormować naszą bazę, zadają mniej obrażeń naszym budowlom. To dla nas idealna okazja, dowódcy. Obróćmy ją na naszą korzyść. To też na plus, ponieważ, no co, dodali zwiększone te Lewele pustaków, są mocniejsze na tych 160, ale No zapomnieli o budowlach, teraz akurat znerfią im ten damage Także myślę, że to ok. Zobaczymy, jak to będzie działało. Czy może znowu nie zrobili? Nie przygieli w drugą stronę, te pustaki, nic, no może nic nie, ale będą mało biły, no zobaczymy, trzeba pograć po prostu. I ostatnia sprawa. Według raportów nasze efekty kontroli tu okazały się niezbyt skuteczne. Wygląda na to, że przez pierwsze 5 efektów jesteśmy w stanie kontrolować przeciwników, ale później odparniają się oni na nasze taktyczne sztuczki. Dotyczy to ogłuszenia, odrzucenia, zamrażania, pułapek smolnych i wszystkich zabawek zmuszających pustaki do tańca. Na szczęście dla nas, nasi dowódcy dysponują poważną siłą ognia i powinni być w stanie kontrolować wrogów wystarczająco długo bez konieczności ich likwidowania. Czyli to, co zapowiadali, czyli z nerfią Awka, strasznie szybko to zrobili jak na nich. Więc tak, no teraz po prostu muzyk czy jakiś inny terap zadziała tylko 5 razy dla danego mopka, później już nie będzie działał więc no co, a w niby znerfiony, ale dalej będzie można e, grać bez Dimage'u po prostu będziemy dostawiać trapy co te 5 użyć i wtedy spokojnie taki balon e, zrobimy. Do tego jeszcze większość wie o sztandarze, także który też nam pomaga. W tej chwili więc na chwilę obecną myślę, że e, Awk po prostu będzie nie do końca awkiem, ale bez image'u będziemy mogli dalej grać misję. To jest też właśnie do ale ja niestety e, mam problemy z internetem. No w sumie nie mam, siedzę na mobilnym, więc też tego zbytnio e, nie testowałem. Jeszcze jak mi przywróci e, się normalny internet, no to potestuję to trochę. Mm, teraz informacje od clip. Pomówmy o tworzeniu przedmiotów dowódcy. Miałem kilka przełomów w kwestii pułapek. Tworzenie tych z wyższych poziomów nie wymaga już większej ilości zasobów. A to oznacza, że tworzenie legendarnych przedmiotów będzie kosztować teraz tyle samo co zwykłych. E, więc tak mamy tańsze pułapki. Fajna sprawa. Może ludzie zaczną je w większej ilości stawiać. Chociaż nie liczyłbym na to zbytnio. Ale osoby farmiące będą miały więcej pułapek. Także na pewno to. Super informacja jest i dalej. Dzięki tej zmianie otrzymamy też bardziej zaawansowane materiały podczas eksplorowania TwainPix. Szczególnie na wyższych poziomach mocy będzie można częściej znaleźć fantastyczne pięciogwiazdkowe materiały, podczas gdy te czterogwiazdkowe będą pojawiały się rzadziej. W dodatku zwiększy się dostępność kwarcu i kryształów, czyli no też kolejna bardzo fajna zmiana, bo jak wiecie, te materiały na najwyższym tłajnie nie leciały wcale tak jak powinny, bo Zamiast ocenyego często leciał krótszo i tak dalej. Nie? I jeszcze zwiększają ilość kwarcu i koształu, więc spoko. I jeszcze jedno, szukając osobów na własną rękę, zabrałem te bronie pułapki o niskiej klasie rzadkości w końcowych misjach w komu w ogóle potrzebne graty na takich poziomach, mniej zwykłych, to więcej rzadkich. No czyli po prostu też te trapy, które gdzieś tam wylatują z rzutu czy z przeszukiwania będą po prostu w tej chwili niebieskie na, na tłajnie zamiast tam Szare czy zielone, nie. Zwykłe broni i pułapki będą pojawiać się coraz rzadziej. Na wczesnych etapach Doliny Niesamowitności, niepospolite na wczesnych etapach Tempiks, a rzadkie na średnich etapach. Wraz z ich wycofywaniem coraz częściej będą pojawiać się broni i pułapki o wyższej klasie rzadkości. Nie potrzebujecie ich. Rozłóżcie, jak gdy zgarnąć fantastyczne materiały z wyższych poziomów to muzyka dla moich uszu. No Czyli kontynuacja tego. Pokazane no, gdzie dokładnie jakie pułapki będą lecieć. I jeszcze podsumowując te pułapki, jest kolejna fajna sprawa, bo jeżeli już macie jakieś staki porobione trapów, to nie wykorzystujcie ich, zróbcie recykling i stwórzcie na nowo tego trapa, ponieważ dostajecie z recyklingu starej ilości materiałów, czyli jako można mówić o kopiowaniu tych trapów, bo po prostu na, na więcej nam starczy tych materiałów z recyklingu niż zrecyklingujemy, nie? Więc tutaj pamiętajcie, żeby recyklingować wszystkie trapy i stworzyć je na nowo. A jeszcze zostaną wam dodatkowe materiały, lecimy dalej. Memo od kierownika. Jeden z efektów ubocznych, bycia wielkim biznesu jest większa efektywność. Kierownik NX, także tutaj walnęli cytatem. Prowadziliśmy zmiany w procesach badawczych i odkryliśmy nowe metody zwiększenia wydajności. Dzięki temu składniki kumulują się do. 999 składników zamiast 200, czyli coś kolejnego, bardzo fajnego. To na pewno ułatwi nam trzymanie tych wszystkich rzeczy. Raczej już nie powinno być problemu z miejscem w plecaku. No tak często gadaliśmy, że tak po, powinno już być zwiększone te ilości i są. Szkoda, że zapomnieli że zwiększyć na przykład. Drewno, cegły, metal do większej ilości, ale fajnie, że te wszystkie materiały mamy w staku do tysiąca. Terapów niestety to nie dotyczy. Tutaj też mogliby zwiększyć to, ale no, nie wymagajmy od Epica za dużo. Teraz nowa postać Major Oswald. Będzie do zdobycia wątków obularny od 28 lutego i, i na papierze wygląda fajnie. Bo na proficie standardowym okrzyk bojowy powoduje spętanie wrogów w zasięgu o 30% na czas działania zdolności, a na dowódcy mm, jeszcze do tego, wrogowie pod wpływem okrzyku odnoszą o 25% większe obrażenia od broni. Hmm, tutaj mamy dwa razy profit standardowo. E, za dużo chyba dowódcy tutaj było e, z nazwy tego profitu, więc. Im się coś powaliło, ale to chyba chodziło. Mam nadzieję, że profit drużynowy. jeżeli nic w plikach gry nie skopali z tym. Następnie to o czym już wspomnieli ostatnio, czyli obrońca Wal będzie do zdobycia. On również 28 lutego. I też z wątku fabularnego. Następnie Kolejna postać, tym razem ze sklepu okolicznościowego um, Strażnik Miłości Jonesy. Na pewno, postać, którą musicie mieć, bo jeżeli gracie jakimiś buildami opartymi na częste wykorzystywanie umiejętności bohaterów, no to on jest must have, bo likwidacje przewracają 6 punktów energii e, w ciągu 3 sekund. Czas trwania odnawia się przy kolejnych likwidacjach jest na proficie drużynowym, a, a na proficie dowódcy po prostu 18 punktów energii w ciągu tych 3 sekund się odnawia. Także ja go często y, używam właśnie na przykład w smoczym żarze, jak gram pod smocze cięcie w takich billach, właśnie gdzie, gdzie często, często korzystacie z tych umiejętności bohaterów. To na pewno trzeba go tam wrzucić, bo ta energia jednak schodzi bardzo szybko. Następnie kolejne gry wojenne, kwantowe odliczanie. Te gry wojenne chyba nikogo nie interesują, tak naprawdę. To tam chce to sobie robi, kto nie ma ochoty to zostawia, bo dużo talonów też, też z nich nie leci. I tutaj jeszcze przypomnienie o tym pakiecie. I to jest wszystko. I tak podsumowując, no ja jestem zadowolony z tych zmian, tylko też te zmiany powinny być już dawno temu w grze, nie? więc tak niby spoko, ale z jednej strony człowiek wie, że to o wiele, wiele za późno, ale no, lepiej późno niż wcale, jak to się mówi. No zobaczymy, jak to będzie z tym awkiem. Według mnie spoko, że to znerfili, ale i tak jestem tego zdania, że spokojnie Będziemy dalej grali bez dodawania u Po prostu będziemy brać bazy ka Każdy inną bazę Ściany na maxa i, i nawet Dokładając te trapy będzie można zrobić chyba Te balony podawka czy atlasy, no zobaczymy Jak to będzie Te, te zwiększone staki, bardzo fajna sprawa Nie będzie problemów z miejscem i co? Do zobaczenia na liveach. Nie wiem kiedy mi internet wróci. Mam nadzieję, że szybko. To jakiś liveik się pojawi. Tak, zostawcie łapkę. Przypomnę o Kodziku w sklepie, że też go mam. I cześć, cześć!